na klinie to. No dlatego się to wiesz, bo do kręcenia, nie muskarnią. Czekaj. No tak, widzowie, podajnik już zdjęliśmy. Widzicie wjechany sprzęt. Padła kamerka wczoraj, jak żeśmy wjeżdżali. No dzisiaj działamy tutaj sobie od rana, następny dzień już jest. Ściągnęliśmy podajnik. Wiadomo, jak już mamy tu pościągane, to łożysko tu do wymiany jest. Tu też. No to napinacze głównie to, do napinaczach są do wymiany. Tu jest na tym, na tej żmijce też było walnięte. Tu na tych kołach są łożyska. Co, no łożyska są. Są, ale nie wiem co z tym wentylatorem. Na razie to. Na razie nie wiem. Pila przerwy. Ściągamy teraz to koło. No co, łożyska po kolei będziemy wymieniać. Tu napinacze, tu pierdoły, tu paski, to wiecie. To muskarnie na razie najważniejsze, żeby zrobić tutaj sobie muskarnie. Pokażemy. Pokaż jaki jest luz na łożysku, na muskarni. Widzicie, co się dzieje? I dlatego muskarnie ściągamy. I jak już muskarnie ściągniemy, to i gardzie ściągniemy. Teraz to najpierw ściągnę. Ale mamy tak, dzisiaj jest, plan był, żeby ściągnąć tutaj tą część, a dalej będziemy, bo Stach ma dwójki, a dalej będziemy gardziej ściągać. Zobaczymy co, jak to pójdzie. To kurwa. Ściągaczem. Chcemy ściągacza takiego małego? Mam! Co do Józia, bo już mówiłem wczoraj, że ten, że wszystkie ściągacze pożyczę. Po co mi się ruszyło? Ruszyło się? Że opatentować własny ściągacz na te koła wszystkie. Zobaczymy jak to będzie. No idzie, idzie. Bij, bo idzie. Teraz bij jeszcze raz. Się obrusza. A z góry? Poczekaj, co tu jest? Dystans jakiś? To są te kliny, no. To już prawie na samym końcu było. Żebyś wiesz... Wejdzie tu. No i z drugiej strony. Dobra, poszło. Teraz te dystanse, jak to było. Czekajcie. No jest, dystans. Będziemy mieli od razu podkładkę, jak to. Tu jest clean. I tak to wygląda. Koło zjeżdża. To tu trzeba jeszcze tu odbezpieczyć. Dobra. Te kombinerki gdzieś położyłem i problem z kombinerkami jest ogólnie. Bo gdzieś. Rzuciliśmy i nie wiadomo gdzie. Deficytowy problem. Tak. Tu są kombinerki. Mam te cęgi. Były tutaj. Dwie pary są. Tak? No to trzeba iść. W Rusku to widzę wszystko, co tam wodzisz. Wiesz kiedy się masz na posypie. No to widzę, tylko o Ruska się obawiasz. Dobra. Nie stać nas na bizona na stadzie, ale na kombinerki dobre nie. Skit. Nie przejdzie, trzeba prostować. Ja nie byłem na giełdzie, tak to nie kupuję. On się nie kupuje, nie? Dobra. Mamy to.
jakaś lejka. Dobra. No i co? Tu jest. A, no ta. Zapomniałem, to trzeba jeszcze tu wybić. Masz? Tak. No tutaj mam ten. Tu, a to jest mój zakup nowy. Coś dobrego. Coś dobrego. Nie wiem, trzeba to wybić. Będzie śrubokręt. Dobra. Nie chcę, nie zajdzie to? Czekaj, nie zajdzie, bo trzyma to. No to z kołem snuć. No, no ten pas przytrzymaj do góry. Ale to pierdolę. Jest. Składaj to. Właśnie są wszystkie takie same. O, o. A ten gdzie był? Co? Tu. Na tym. No zaraz się to ściągnie, to się założy. Czekaj, ile to waży, kurwa. A, bo to się na części rozchodzi to koło tej. Widziałeś? To jest tylko jedna część tego koła. No kurde. No i mamy pierwszą część. Widać, że gdzieś się mózgarnia przypiekła, czy co? Nie zejdzie pas? Kurwa, nie zejdzie. Czekaj tam. Przejdzie już? O, jest. No i jest. No i tak, zaczynają się teraz schodki. Czemu? Udar i odbijam to. Tu bije na klinie. Tu na klinie bije, no. Ale wiesz, o co chodzi, że to trzeba ściągać. No to co? A raz się będziemy robić, zaraz zrobimy, spawarka jest. Patencik na ściąganko i będziemy działać. A może zejdzie? No widzę, że wiesz. Smarowane. Smarowane jest. Także nie powinno być problemu, nie? No. No, tak. Tu już pierwsza część leży tu, za z tyłu. I co, i dokupywać? Tam, łożysko. Łożysko tylko. To się tylko ładnie zeszlifuje i będzie. Za co chodzi? A klina jakby zdjął? Nie no, klina nie jak wyjmiesz, jak on jest przecież długi. To nie będzie problemu, tylko trzeba będzie dorobić jakiś ściągacz mały. Żeby to ciągnęło, nie? Bo to widzisz, bo nie zapieczony jest, tylko chodzi. Mhm. No nie. Tam było taki tu wkręci, taki jest bezwładnościowy. Tak, wiesz. Tak. Ale dobra, coś coś. No wie, że co to za chłop poszedł? Igor. Igor. Ten co te trajzego będziemy prowadzić. A, to tak? No. Myślałam, że... A ty jak? Że gdzie tego, mówię, samochód. Z drugiego napędu. Już silnikiem bujamy. Bo tam jest pasek. Tak. No i tak, dobra panowie i panie, widzowie kochani, musimy sobie zrobić pit stop, przemyśleć tu patencik i zaraz się widzimy. Jesteśmy krok dalej, ściągnęliśmy cały wariator tutaj. No i co? Byliśmy ogarnąć parę pręcików, robimy ściągacz nasz tego, oto do tej piasty. I tak, kupiliśmy 12,9, to jest pręt. Powiem wam, że będzie siła, coś czuję. Wycentrowany jest. Stachu będzie kleił. A pan to taki, wpadliśmy na taki pomysł na ściągacz i zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. No. Na razie spawamy. Trzeba też punktować. Prosto trzymasz. Czekaj. Musi dolegać. A to nie jest ten? Ma mas.
To nie jest ten? Co? Zmalowana była, ta? Nie, no przecież to jest kurwa. Dobra, czekaj. Ta ślifność. Ślifnie się i tak. Więc się odkłuwiamy. Teraz to tam. Czekaj tak. Poczekaj, ja tu sobie zerwę ten, żeby ładnie widzieć. Płaszczyźnie, po prostu, żeby było. Dobra. Poczekaj, ja złapę tu. Tej jest. Tylko w tej. Przystaw sobie poziomicę do tego. Będzie zajebiście. Będziesz mniej więcej wiedział. Wiesz, o co chodzi. Mhm, patrz tu. Ja patrzę tylko w linii pracy, żeby było. Tu patrz. Jak jest? Tą. Nie puść. Dobra. Jak jest? Fajna być. Kurwa. Waserwaga. Waserwaga spadła. No i jest dobrze. Luz jest? Jest, a dobrze złapałeś, nie urwie się? Nie, no na razie to wiesz. Dobrze żeby jest. Żeby gwintu na psu. Ja nie powiem. Nie, będzie dobrze. No pierdziel do koła, tylko nie stop nakrętki. No i tak, robimy. I co? Mamy tu smarowane, to było widać, że jest smar na tym. Niestety mamy problem, bo tu jest na pęknięta. Tyle jest pęknięcia na tym klinie. I powiedzcie widzowie, wymieniać mamy tą piastę czy nie? Bo no nie wiem, my nie zastanawiamy się właśnie. Bo jeżeli tak, no to wymienimy. A jeżeli to będzie działało, no to zostawimy po prostu i już. No, bo potrzeba tutaj to łożysko jest całe rozdupcone. Będziemy je ściągać i będziemy ściągać wodę. Łożysko jest dobre. Tylko że tu na wialni słychać łożyska. Luzu nigdzie nie ma, chyba zostawimy je po prostu i tyle. Nie będziemy tu nic ruszać na razie i już. Pan piesel se śpi. No i tak. Plan na dzisiaj ściągnąć to. A jutro będziemy ściągali gardziel. Potem umyję sprzęta całego. Środek umyje się. I zobaczymy jak to będzie. Tu mamy spałać taką blachę, bo tu widzicie przygniło. Silikon tu był nawalony. Opatentujemy znowu kawałek blachy. Jedynka blacha, nagniemy i się wspawa i będzie cacy. Chyba tutaj słychać, no i co? Tu podajnik coś trzyma, bo tu jest luźny. Jak on jest wyżej, to chyba nie jest, jest dobrze. Coś tam trze. No nic, będziemy badać wszystko po kolei. Na razie ściągnęliśmy tutaj i coś się ruszyło. Zacznij w 3 tygodnie do jęczmienia. Nawet nie. 2,5 tygodnie i jęczmień trzeba wierzyć. No i tak.
No i co? Zespawane. Zobaczymy. Ten nasz patencik, jak to będzie działało, mi się wydaje, że będzie dobrze. Trzeba wziąć te rzeczy z tej, z tego koła, bo to przeszkadza wszystko. Jedereczko. Masz tu dwie nakrętki. No i chuj, jedna już pierdolnęła. Zgarnę to, bo przecież to przeszkadza na wleczki. Dobra. Idę po kolejną. Ajajajajajaj. Mi się wydaje, że jak to będzie działać, to zaoszczędzimy kupę czasu, żeby nie czekać na nowy i pieniędzy. Nakręcone tam masz? Czekaj, że szpilki się nie zegną. Jak myślisz? Tak wintowane. Będzie trzymać. A te śrubki to trzeba... Zaraz się zbierze. No, bo kurwa zginą i nie będziemy mieli później na... Jest? Jest, no i co? Próbujemy. Że on jest... Nie naładowany. Dobra, małym na razie. Trzeba będzie... patrzeć. No dobra. Idzie. Schodzi? No, schodzi. Zobacz, tu masz pin. Dobra, czy ja muszę podłączyć kompresor. Dobra. Zobaczcie. Kurde, luksus. Nie takie rzeczy się robiło. No. Łopie, no nie piłem rano kawy, to wiesz. A mówiłeś, że piłeś. Nie, mówiłem, że... Mówiłem, że byłem na dwójce i przyjechałem od razu. Od razu człowiek żywszy. No nie? Dawaj, ładuj. Idzie. Ja by tą śrubę zawiózł do Józia i żeby zrobił nam takie prowadzenie na tym. Na to kartce. Na to kartce. No. Nie powstrzymuj się. Dawaj cały czas. Nie odpuszczaj. Bo spadnie zaraz ta śruba. Dlatego mówię, że to no, trzeba zrobić teraz. Prowadzenie. Posmarowane. Chyba, że ja myślę, to później będziesz jechał do domu na później? No, nie wiem w sumie. Bo jak byś od razu to działał. To byś mógł ten, wziąć to do Józia na tokarkę, by tutaj zrobił nam takiego stoczka. Wszystka, żeby wystoczyć o to. Ale idzie dobrze. Idzie dobrze. Majeczki. Problemów technicznych było. 12,9 friendly. Chuj go strzelił. A nakrętki nie ruszyło, co najlepsze. A nakrętka słabsza. 8,8. Jeszcze pocięta teraz. Co? Jeszcze pocięta. 8,8 nakrętka. Dobra, bo tu już idzie ten gliniany glik. To trzeba popuścić na uszy. Masakra. Patent ze ściągacza. Ściągacz jest dobry. Wielka, mocna. Chyba będzie już.
to już siedzi. Jeszcze tylko te nakręci. No dobra. Idzie w dziurę? Idzie. Taki stoły. Dobra. Łapie puchną. Tak wysoko. Bary? No. Pompuj. Same się nie zrobią. Dobra, kręć. Dobra. Idzie w dziurę? Nie wiem. Zerknij no. Nie widzę, bo przecież to już tuleja jest. Tak? Wiesz, o kurwa, a to już chuj, to teraz to wiesz. O, opór chyba przyszedł. Czekaj, nabad nabity to. To już zostało ino. Tak? No, decha i młotek. Klin jeden jest. Dwa kliny. Dwa kliny? A tu nie powinien być jeden taki długi? Nie wiem. Powinien być jeden długi. Ach, trzy są. Kurwa ma. Mamy tą! Ja pierdolę. No i jak to wygląda? A, dobra. Zdenki na początku. Tu nie ma klina. Ale widzisz? Tu powinien być chyba długi. Nie wiem, szczerze, dwa są. Elegancko siadą. Ładnie smarowane. Dobra, te kliny trzeba zdjąć. No, już wypadł. Już wyjebał? Mówię ci, tu powinien być jeden. O. Jeden taki długi. A widziałeś go, widziałeś na razie, że sobie jeden był, czy tak, dwa? Tak, uzelny. No to chuj, no dwa też, co to za różnica? Dwa też mogą być. Gdzie te kliny położysz? Na wiaderka. O. Tu lelka. Tu jest, tu żeby zeszło. Widzisz? No. Tu już jest inne. Na młożysko siedzi, nie? No mam. No łożysko nie jest małe. Teraz nie czuć. Nie zobaczysz tak luzu. Za ciężka jest mucarnia, żeby to podnieść. Smarowane było. Za ciężka mucarnia. Było smarowane, widać, nie? Ale jest ściana. Widzisz? Aha. A na jeden cepie jest niebieski kolor, zobacz. Przypatrz się, o, przeleciał jeden niebieski cep. Patrz. Od zewnętrznej strony, o jest. Wymieniany. No. Wymieniany. No to co, budować odkręci i potem do budowy to skręcić. No to powinien być gwin na obudowie. Tak, i w obudowie. No. To w obudowie będzie trzeba zwykłe. Zwykłe te. No. A to nie zejść. No zejdzie, bez problemu. Tu trzeba to wyczyścić. Wymyje się i już. Zobaczymy, a poczekaj, odkręcimy samą tą. Teraz przygotowałem do ściągania gardzieli. Jutro będziemy ze Stachem ściągać gardziel. Dzisiaj jeszcze tylko umyję tutaj cały ten kombajn z tego syfu, wszystkiego tą gardziel umyję. I co? Jest przygotowany tutaj osłony, pas zdjąłem. Będziemy jutro ściągać ze Stachem gardziel, jak mówiłem już. Ten pasek tu zdjąłem. No i co? Na dzisiaj byłoby to tyle. Jeszcze wam pokażę, będę tak umyję tu go i zbiornik wymyję, bo jest uwalony w zbiorniku. I co? Będziemy tutaj działać sobie. Chociaż zastanawiam, czy jest sens go myć. Bo tu by się umyło, tu. No nic, umyję go. Tu mamy wszystkie rzeczy. Jest trochę. Od dzisiaj już zrobiliśmy trochę roboty, rozebraliśmy. Będziemy wyjeżdżać gardzie, będziemy cepy ściągać. I to drugie łożysko.
Najpierw musimy ściągnąć cepy, żeby to było lżej. Tu jest pas mocarni. No nie jest zły, ale zmienimy go już od razu, jak będziemy na ten, na ząbkowane zęby zrobimy i będzie spokój, no. Dobra, wyciągam karszer i pokażę wam, jak wygląda tutaj po myciu już. Myjemy. Kurna, ale telefonów dzisiaj jak, nie wiem, pierdyliard. O, dobra, o, pianka z Tegera. Wlejemy tu. Wypionujemy sprzęta. Dobra. Wypionujemy sprzęta. I będziemy dalej działać. Pianujemy, niech ta piana rozstrzygnie. Cały ten... Co, ładnie pachnie nawet. No, od razu herdę się wypianuje. Ogólnie kombajn był myty, ale nie przez nas. Nie przez nas. No to rozpuszcza. Dobra. Gardziel. A widzę właśnie. Bo będzie z nami podesła. A co ona? Gdzie ona jedzie? Kasiu, bo chciała tego, a, tego kwiatka i roz mi mówiła i, no, i go do tego. A, go do... A co Kasiu Giemzowy ją przywiózł? No, z roboty go do Sewerza. Bo będzie za piecha Tesla. Kasiu jest dobry. No, widziałem. Wygląda jak misiu. Mówię na niego, tata mówił, się śmieje, że to ksywę misiek miał. No. Uny zawsze z Krzyśkiem Stachoczykowym, kurde, to są... Działały. Szły, kurde, obydwa. Jeden mały i ta. Duży i tego... mały i duży. A bo one razem w robocie robiły, no, nie? Po tego i tero kolegi. Dobra, myjemy. Ten smar, żeby pozmywać, jak już smar zejdzie, to
Później tak się będzie go myło, na koniec jeszcze przed żniwami. Kurna, kawał żelastwa. 9 ton maszyna prawie to. Co? Kawał żelastwa, prawie 9 ton waży. Cały kombajn. Opa. Thank you.
Sio. To byłoby na tyle dzisiejszych prac. Kawał roboty zrobiony. I co, widzimy się w następnym odcinku ściągania gardzieli. Trzymajcie się i do zobaczenia.